Ewa Wiśniewska, laureatka Wielkiej Nagrody Dwa Teatry. Gratuluję bardzo serdecznie. Ja nie pracuję po to, żeby dostać. Oczywiście, jeżeli to jest docenione, to bardzo się cieszę. Ale ja pracuję dlatego, żeby być w zgodzie z własnym sumieniem zawodowym i aktorskim. Przed Państwem laureat Wielkiej Nagrody tegorocznego festiwalu Dwa Teatry, Jerzy Zelnik. Zawsze to miłe jest, jak jest akceptacja, takie podsumowanie pewnych etapów życia, ale wie Pani, nie dlatego się pracuje, żeby oklaski były i nagrody. To nie jest powód. Powód jest taki, żeby wejść głębiej w tajemnicę człowieka. To jest najważniejszy powód. Od wczoraj już mamy okazję oglądać spektakle, słuchać słuchowisk i spotykać się z aktorami, z reżyserami, z twórcami, którzy w różny sposób działają przy tych przedstawieniach. I muszę powiedzieć, że zarówno frekwencja, jak i pomimo niesprzyjającej aury, jak i wszystko, co wokół się dzieje, naprawdę robi niesamowite wrażenie. Cieszymy się, że w Zamościu możemy tak wielkie wydarzenie gościć. Bardzo się cieszę, że dwa teatry odbywają się w Zamościu. Z jednej strony jest to wspaniałe, historyczne miasto z przepiękną tradycją, takie polskie tożsamościowo, ale z drugiej strony także cieszę się z tego względu, że takie uroczyste, wspaniałe imprezy kulturalne także są potrzebne w tym regionie i się cieszę, bo widzę, że jest bardzo dużo osób, bardzo dużo pochlebnych opinii słyszę, więc tym bardziej cieszy mnie ta decyzja i tym bardziej zachęcam do słuchania teatrów Polskiego Radia.